Nie trzeba zmieniać bardzo wielu przepisów, aby zmienić ustrój w sposób niezgodny z konstytucją. To jest rak na organizmie państwa polskiego. Akurat na szczęście jest tak, że ten rak nie zabije państwa, bo zabicie państwa to utrata niepodległości. Nikt z państw sąsiednich nie nastaje na niepodległość Polski. Niektórzy się cieszą z tego, jak niszczymy swoje państwa. Niektórzy bardzo ubolewają, a niektórzy obojętnie się przyglądają temu. Więc z tej perspektywy to będziemy nasze instytucje, ale również jako społeczeństwo, także na poziomie samorządu, którym przecież wszystko się robi, żeby je rozwalić i żeby zarządzać każdym miejscem w Polsce z Warszawy. To też jest destrukcja państwa. Przeniesienie ośrodka władzy poza struktury formalne. Druga kwestia, łamanie zasad praworządności. I trzecia, uzurpowanie sobie przez jedną partię polityczną tego, że reprezentuje naród. Te trzy elementy w moim przekonaniu w największym stopniu potwierdzają tezę, że PiS zmienia ustrój. Pani zdaniem ustrój Polski od czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości uległ już zmianie? Oczywiście, że tak, dlatego że przede wszystkim zniknęła ta umowa dżentelmeńska, która polegała na tym, że nie wszystko musi być zapisane, żebyśmy przestrzegali dobrego obyczaju, żebyśmy się nawzajem nie traktowali w taki sposób, jaki teraz PiS traktuje obywateli, czyli ich nienawidzi, zastrasza, odbiera im prawa, tak jak odbiera prawa wszystkim kobietom, krok po kroku. Myślę, że to jest kłopot całego świata, czyli populizm i skrajna prawica dochodząca, prawica i skrajna prawica. No skrajna prawica, teraz już widzimy, że to jest skrajna prawica. Pan Jaki na marszu w Opolu, dumny z panem Piotrem Rybakiem na jednej scenie i tak dalej, że dochodzą do władzy, stosując mechanizmy demokratyczne, a potem absolutnie je łamią albo obchodzą, albo naginają do tego, żeby zniszczyć państwo i tak jak mówię, żeby złamać konstytucję w tym najważniejszym artykule, że Polska jest dobrem wspólnym.